Przygotowaliśmy czwartą edycję zabawy pod tytułem Mikołaj też jest seniorem. Przede wszystkim naszym celem jest zapewnienie atrakcji seniorom, chęć wyciągnięcia ich z domu, żeby mogli spędzić czas z koleżankami, z kolegami, mogli potańczyć, mogli się zabawić, mogli się wystroić w piękne korale i spędzić miło czas w towarzystwie, niekoniecznie w domu. I tak jak powiedziałam seniorom, żeby tyle przeżyć dzisiaj zdobyli, żeby mieli co wspominać całą zimę. Co roku odbywają się te imprezy i seniorzy już zawsze czekają na to, kiedy taka impreza się odbędzie. Jest to impreza organizowana przez Radę Dzielnicy, która jest bardzo aktywna, muszę powiedzieć, i organizuje dla seniorów i dla młodych tak samo. Spotykamy się tutaj, bawimy się razem wspólnie i nie tylko z naszego koła, ale tutaj z okolicy, z dzielnicy, ci seniorzy wszyscy się spotykają. I czasami się nie widzą cały rok, dopiero tutaj przychodzą i bawią się wspólnie. Potrafią się wspaniale bawić. Podoba mi się bardzo. Najciekawsze jest to, że ludzie się chcą bawić i seniorzy się chcą bawić. To jest najważniejsze. To jest piękne teraz popatrzeć, jak wszyscy się cieszą. To jest taka największa radość. Rada Dzielnicy co roku organizuje taki wieczór z seniorem Mikołajem, który właśnie integruje mieszkańców tej dzielnicy. Ja się bardzo cieszę, bo to jest ten okres przedświąteczny. Przed świętami wszyscy chętnie spotykamy się, ale również chcemy sobie złożyć przede wszystkim życzenia. Te inicjatywy są bardzo cenne, ale muszę tu powiedzieć, że wiele się dzieje na terenie naszego miasta, bo oprócz tego różne jarmarki, na które dzielnice poszczególne zapraszają. No podkreślę, że mamy 21 dzielnic, które świetnie się bawią i właśnie świetnie integrują nie tylko seniorów, ale i młodzież i dzieci właśnie w tym okresie przedświątecznym, ale również w innych czasie, który jest dostępny. Rady dzielnicy mają bardzo różne formy organizacji życia lokalnego. Myślę, że to jest bardzo dobrym pomysłem. Seniorzy chętnie korzystają, jak widać sala jest pełna, wszyscy się świetnie bawią, a my się cieszymy, że tak wiele rodzaju imprez dzieje się właśnie w tym okresie w naszym mieście. Thank you.